Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów o alpakach. Piękne, łagodne, towarzyskie, niewymagające są zbiorem walorów, które kwalifikują je do prowadzenia całkiem opłacalnego biznesu. Na tym filmie pokazuję dwie alpaki zamieszkujące nowe zoo w Poznaniu. Alfik i Bobasek. Film kręcony był w okresie około miesiąca i obrazuje spokojny sposób bycia tych zwierząt oraz ich niewielkie wymagania co do statusu życia. Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, ale z uwagi na swoją wielką inteligencję świetnie przystosowują się do nowych warunków życia. Alpaki są u nas postrzegane jako zwierzęta egzotyczne, ale mamy już sporo hodowli. W agroturystyce jest magnesem dla turystów, szczególnie tych, którzy są przeciwni hodowaniu zwierząt rzeźnych. Ich urok, przyjazne usposobienie korzystnie wpływają na dzieci, osoby niepełnosprawne, seniorów i całą resztę. Stąd nowy trend alpakoterapia. Hodowanie alpak może przynosić wielorakie korzyści. W tym biznesowe oczywiście, bo o tym mowa w tym odcinku. Po pierwsze runo, czyli wysokogatunkowa wełna. Bardzo ciepła, uznawana za towar luksusowy. Jak wspomniałam wcześniej, w zakresie alpakoterapii, ponadto w celu ochrony innych gatunków zwierząt, np. drobiu i owiec, przed lisami. Poza tym do produkcji świetnego opału ekologicznego z wysuszonego kału alpaki. Mając samca w stadzie, można go wynajmować do krycia samic z innych hodowli. I duża korzyść, jeżeli hodowla przekroczy ustaloną liczbę zwierząt, można oczywiście odsprzedawać nadwyżkę do innych hodowli. Jak sami Państwo widzicie, korzyści jest sporo, tym bardziej, że są to zwierzęta niewymagające i tanie w utrzymaniu. Na jednym hektarze pastwiska można hodować 30 sztuk, które wiosną i latem jedzą trawę. Cały rok siano, plus marchewka, plus wysłodki buraczane. Alpaki są odporne na choroby. Istotna jest jednak dbałość o nie i odpowiednio dobre traktowanie. Zwyczajnie nie można nie uśmiechnąć się na widok ich uśmiechniętych właśnie mordek. Są przefantastyczne. Alpaki jako wybitnie towarzyskie zwierzęta lubią żyć w grupie. Minimalne stado to 2 osobniki, ale im więcej, tym lepiej się czują. Jedno jest nieszczęśliwe i podatne na choroby. Należą, podobnie jak większa krewna, lama, do rodziny wielbłądowatych. Czasami plują, ale tylko gdy czują się zagrożone, zirytowane, zdenerwowane. Nie gryzą, a gdyby nawet ugryzły, to nie sprawią bólu, ponieważ z uwagi na to, że zęby rosną im całe życie, trzeba je przycinać. Dlatego są płaskie i tępe. Podobnie jak z paznokciami, które również wymagają co najmniej corocznego przycinania. Kilka cyferek. Cena dorosłej, zdrowej alpaki to rząd 8-20 tysięcy. Miesięczny koszt utrzymania około 100 zł. Strzyżenie alpak odbywa się raz w roku. I to jest bardzo ważny termin, ponieważ ich wełna jest tak ciepła, że latem zwyczajnie by się przegrzały.
Jedno strzyżenie daje około 5 kg bawełny surowej, której cena wynosi 50 do 100 zł za kilogram, ale już przetworzona kosztuje około 500 zł. I ostatnia uwaga. Hodując te zwierzęta, trzeba być po prostu dla nich dobrym, dbać o nie i po prostu reagować na ich potrzeby.